Pani wróży? Pierwszy raz mnie kobieta dotyka. Takie jakieś dziwne mrowienie w pachwinach czuję, jak pani to robi. Ja się boję. Mogę? Panu pomogę. Tak, to mam żółte. Już wziąłem dwie ulotki. Mogę dać jeszcze. Wow, trzecia ulotka. Niesamowite. Super. Dzięki, cześć. Chyba jesteśmy już zaginioną siostrą. Nawet ubieramy się podobnie. Przepraszam, pytanie mam. Tak. Bo podobno nie jest możliwe, żeby dotknąć łokciami pępka. Może pani to sprawdzić, czy się tak da zrobić? Proszę pana. Ładny piesek. Jak byłem mały, to jedynymi zwierzętami, jakimi mieliśmy, to były szczury, z wyjątkiem kleszczów. Czy wykąpałaś się w ten, czy może? Tak. A, stąd ten kolor. Tak. Super. Jak była mała, to wpadła do tęczy. Cześć, jestem Denis. Znamy się? No. Chodziliśmy razem do przedszkola? No, powiedzmy. Tak? Tak. Zuzia, co tu robisz? Siedzę. O, faktycznie, jest w tym jakaś myśl. Umówimy się? No. Tak? Pójdziemy na randkę? No. To chodź, w końcu będę miał dziewczynę. Moja mama będzie zadowolona. Cześć, hej. Cześć, jestem Denis. Co byś chciał? Pomyślałem, że możemy pójść na randkę. Tak. O mój Boże. No, pisz mi numer swój, to ja do ciebie zadzwonię, napiszę i wtedy zobaczymy. Chcę ci powiedzieć, że masz ładne balony. Dzięki. A co robisz, Kuciu? Uczę się. Tak, ja też. Jak myślisz, co mogę się uczyć? Nie wiem, Denis, nie wiem. Chciałam zostać księdzem. Ojejku, jejku. Ale jeszcze przed święceniami jestem. No to po co ci randkę? No właśnie, żeby zobaczyć, spotkać się z jakąś dziewczyną, bo potem mogę żałować. O co ci chodzi? A? Może ci pomóc? No właśnie, nic mi pomogło, no, ale możesz mi też. Jakąś chorobę chyba masz. Ej, nie podchodź tak do mnie, bo... Przepukliny chyba dostałem, a co jak? A ty jesteś przed święceniami? No tak. Jesteś pewien, że chcesz na tą randkę ze mną iść? Wpisz mi numer, a potem zobaczymy. Pokaż to, to musisz... Będziemy coś bajerować? Co? Nie. Nie? A czemu? Zamroczyła mnie twoja fryzura. Pisuj numer. Dobra. No. Miesz puścić kółeczka? Nie puszczam kółeczek, bo kółeczka z dymu to są dobre dla pederasów, a prawdziwy chłop to musi kurzyć jak lokomotywa. Byłem u lekarza i mi powiedział, żebym przestał palić. Mówi, że to mi prostata palnie, że raka dostanę. 25 lat palę i... To co, uderzymy w ślinę? Oj nie! Zębów dzisiaj nie myłeś. Kurde. Mama twoja mówiła. Też rację. Znów nie udało mi się. Lukas TV! Ja? Tak? Ja? 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 Ty! Nie, ty! No tak! Nie, ty! Ja nie! No to więc ty! No!